9 września 1939 roku do Łodzi triumfalnie wkraczają żołnierze Wehrmachtu. Na ulicach radośnie witają ich miejscowi Niemcy. 2 miesiące później miasto zostanie wcielone do III Rzeszy i przemianowane na Litzmannstadt. Tam, gdzie giną dorośli, zostają sieroty. Dzieci nad przepaścią, głodne i obdarte. Wśród nich dzieci członków organizacji konspiracyjnych i mali zdobywcy chleba, leków, opału. W tysiącletniej Rzeszy nie będzie dla nich miejsca, chyba że w charakterze niewolników lub materiału do germanizacji. Pośród gęstej mapy niemieckich zbrodni wyłania się jedno miejsce, które przeraża szczególnie. Niemiecki obóz koncentracyjny dla polskich dzieci. Obóz przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Dla narodowo-socjalistycznych decydentów pilne rozwiązanie kwestii polskich sierot wojennych stało się priorytetem. Uznane zostały one za zagrożenie dla młodzieży niemieckiej. Zrodził się zamysł odseparowania ich za drewnianym płotem obozu. To dla nich, dla polskich dzieci, Niemcy stworzyli na terenie wydzielonym z łódzkiego getta Polen Jugendwehrverlage der Sicherheitspolizei in Litzmannstadt. Obóz koncentracyjny. Potwór i postrach. Piekło na ziemi, zwane obozem na Przemysłowej. 1 grudnia 1942 roku zaczął się pisać los tysięcy polskich dzieci. Po wojnie wielu nie uwierzy w ich dramatyczną historię. Dziś oddajemy im głos. Dziś przemawiają dzieci z obozu na Przemysłowej. To był największy obóz w Europie dla polskich dzieci. I te dzieci nie były przeznaczone do tego, żeby przeżyć, tylko do tego, żeby je zniszczyć. Łapanki i aresztowania były brutalną codziennością polskich dzieci podczas okupacji niemieckiej. Towarzyszący im strach, niepewność i niezwykle bolesne, nagłe rozdzielenie z rodziną miały być jedynie zapowiedzią tego, co czekało je później. Byłem kajtek, mały, nie miałem 2 lat jeszcze. Ja miałam 10 lat.
No ja miałem 2,5 roku, a brat miał 3,5. Do obozu trafiłem mając 8 lat. W obozie byłam od samego początku, od 1942 roku. W 1943, połowę czerwca, przyjechałam do obozu. Miałam 4 lata już, jak nas mamusia aresztowali. Tatuś wcześniej został aresztowany. Polskie dzieci osadzane w Polen Jugendverwahrlager znajdowały się w obozie z wielu różnych przyczyn. Były to na przykład dzieci członków Polskiego Podziemia Niepodległościowego, dzieci Polaków, którzy odmówili podpisania Volkslisty. Były to również dzieci oskarżone o popełnianie różnego rodzaju przestępstw. Jako przestępstwa traktowano na przykład takie niewinne działanie, jak na przykład handel żywnością. Z Wielkopolski najwięcej dzieci to dzieci konspiracji. Dzieci, których rodzice funkcjonowali, pracowali, działali w Armii Krajowej i w różnych jej satelitach. Głównym też takim jednym z wątków, które Niemcy podkreślali w momencie kierowania dziecka do obozu, było to, że dziecko nie miało odpowiednio zapewnionej opieki rodzicielskiej oraz że swoim zachowaniem mogło destruktywnie wpływać na dzieci niemieckie, które w okresie okupacji jak najbardziej mogły normalnie żyć, funkcjonować i uczyć się na terenie okupowanej Polski. W nocy z 8 na 9 września aresztowano moją mamę i dziadków i wujków, całą rodzinę. Rodziców aresztowali w nocy z 9 na 10 września 1943 roku. Tata brał udział w wojnie. No i że muszą mnie zabrać jako potomka. Jak przyszli Niemcy do domu, to myśmy jeszcze spali. Przyjechało dwóch panów, to była zima, po Bożym Narodzeniu. Po nas Niemcy przyszli o 8 rano. Byliśmy tylko we dwóch z bratem. Myśmy nawet nie wiedzieli, że rodziców nie ma, no bo w nocy się tak cicho zachowywali, że po prostu nas nie pobudzili. Przewóz dzieci do obozu porównywany był do transportu zwierząt hodowlanych. Stłoczeni. Płaczący więźniowie z pociągu pakowani na pozbawione plandek ciężarówki. Nawet zimą. Początek koszmaru, który na zawsze zmienił ich życie. Założyli nam tabliczki z nazwiskiem na szyję i odwieźli nas na dworzec główny w Poznaniu, na wejście zachodnie. Spragnieni i głodni i nie było nawet wody, żeby można się napić. Troje dzieci tu z Mosiny było 2-latków. No te dzieci już tak potwornie płakały, że też... Jechaliśmy w nocy do Łodzi. W Łodzi nas wysadzili w ciężarowe samochody i w nocy nas przywieźli do tego obozu. Pierwsza stacja, potem samochodem nas przywieźli dzieci. Dzieci transportowane były do Łodzi pociągami. Na jednej z łódzkich stacji kolejowych przenoszono je do ciężarówek i tymi właśnie ciężarówkami transportowane już były już bezpośrednio do Polen Jugendverwahrlager. Zdarzało się, że mniejsze transporty były przywożone na dworzec Łódź Kaliska i stamtąd strażnicy odbierali właśnie z dworca dzieci i doprowadzali pieszo do obozu. Przekroczenie bramy szczelnego drewnianego płotu, zakończonego kolczastym drutem, rozpoczynało starannie zaplanowany proces pozbawiania wszelkiej nadziei. W latach 60. i 70. niekiedy obóz na Przemysłowej nazywany był Małym Oświęcimiem, ponieważ procedura przyjęcia do tego obozu przypominała bardzo procedurę przyjęcia na przykład do Auschwitz. Jedyną różnicą, która różniła procedurę przyjęcia w obozie w Łodzi od procedury przyjęcia w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, był brak tatuaży. Po dotarciu do obozu dzieci
odbywały swój pierwszy apel. Wiemy ze wspomnień niektórych więźniów, że już podczas tego pierwszego apelu obozowego były świadkami licznych aktów przemocy. Następnie dzieci poddawano procedurze przyjęcia. Golono im głowy, wykonywano fotografie osobowe. Procedura przyjęcia do obozu to była taka, jakby normalnie ktoś jakieś warzywa przywiózł do tego, do więzienia. No tam była tylko jedna brama wjazdowa i wyjazdowa i więcej tam nie było żadnego wyjścia, bo obóz był, cały obóz był otoczony gettem żydowskim. Przy wjeździe stoi piętrowy budynek, tam były dziewczęta, a w głębi stał też murowany, tam nas ulokowali i tam poszliśmy spać. Bez wody do napicia, bez, no całkowicie głodni. No rano była pobudka. Wszyscy zapłakani, wystraszeni. No ale trudno, no przynieśli pajtki chleba, suchego chleba i czarną kawę. I to było śniadanie. I tak tam siedzieliśmy jakiś czas. Jak do obozu nas przywieźli, to tak, 10 dni to pan był na takim baraku, na piętrze i musiał pan patrzeć, jak drudzy się ćwiczą na dole, z tych, co już byli w obozie. I jak zeszedł na dół, to już musiał umieć, że links rechts gleich marsz. Po niemiecku wszystko musieliśmy po niemiecku mówić. Nie wolno było nam po polsku mówić. Obóz miał nazwę, że niemiecka policja sprawuje nad bezdomnymi dziećmi. Taki był tytuł. No, jacy bezdomni my byli dzieci. Dzieciaki były od razu numerowane, wszystkie do tego, nazwiska na bok i trzeba było się posługiwać numerami, tylko jest. Cały czas się zastanawiam normalnie, jak mogli się takie maluchy posługiwać numerami, jak nie znali normalnie ani liter, ani cyfr, ani niczego. Zameldowaliśmy się i tak w południe nas ubrali już w te mundurki, pościnali nam włosy. No już byliśmy takie więźniarki. Przeraźliwy głód, który zmuszał do uwierzenia, że zlewki i nadpsute resztki to prawdziwy posiłek. Brak dostępu do podstawowych środków czystości, rozprzestrzeniające się choroby, brak zaplecza medycznego. Oto los zgotowany najmłodszym przez okupanta. Racje żywnościowe były na poziomie głodowym. W obozie panowały fatalne warunki higieniczne. Pełno było różnego rodzaju pasożytów roznoszących choroby zakaźne. Bardzo szybko w obozie rozprzestrzenił się szkorbut, czyli choroba, której między innymi jednym z wyników są wypadające zęby, bo nie ma witaminy C. Te warunki, które tam te dzieci miały, to miały wszystkie znamiona obozu koncentracyjnego, czyli obozu wyniszczającego więźnia. Śniadanie. Śniadanie składało się z pajtki chleba, 3 cm gruba, i garnuszek czarnej, gorzkiej kawy. Jeżeli chodzi o samą rację żywnościową, to była taka sama jak dla osób dorosłych we wszystkich normalnie obozach. Nie wiem, jak to nazwać. W każdym bądź razie była zupa. Tam były obierki po kartoflach, różne rzeczy, robaki, co tylko może było do tego. Najbrzydsza to była zupa z liści od kapusty. Robaków pływało tyle, że aż ale twierdzono, że to trzeba zjeść, bo to jednak jest witamina. I to się jadło, no jadło, bo nie było czegoś innego. Same te korzenie takie, liście i piachu pełno w tym miszce. No i na kolację to samo, ta fajda chleba, ten czarna ta kawa i tyle jedzenia my mieli. Chodziło się w drewniakach, które były albo większe, albo mniejsze. Miało się jedną miskę i jedną łyżkę. I tego trzeba było pilnować, bo jak to zginęło normalnie, to się nie jadło. Bolesna rzeczywistość dla wszystkich okazała się okrutnie jednakowa. Szara, drelichowa, głodna i zziębnięta. Los tysięcy dzieci z Przemysłowej podzieliło również rodzeństwo Maciejewskich.
teraz przeczytam wspomnienia mojego brata, który był w obozie jako 12-letni chłopiec. Jeszcze dzisiaj, kiedy słyszę cyfrę rozpoczynającą się od 900, sztywnieje bez ruchu. Wtedy miałem 12 lat i nazwisko wybito mi z głowy pałkami. Byłem tylko numerem 966. Jednym z kilkuset małoletnich więźniów koncentracyjnego obozu dziecięcego w Łodzi. Jankiem nie śmiał mnie nazywać nawet brat, którego umieszczono w tym samym baraku. Jak ognia baliśmy się naszego opiekuna, Feliksa Sankiewicza. To on przyprowadzał do obozu dzieci z łódzkich łapanek i żeby nas zadręczyć, stosował wymyślne metody. Kiedy wchodził do warsztatu, krzyczał "padnij" i leżących bił i kopał. Któregoś dnia dostaliśmy list od ciotki z Musiny. Pisała: na zawsze odeszła od was matka. Prawdopodobnie nie macie już ojca. Nauczyliśmy się wówczas z bratem bezgłośnie płakać. Kiedyś zdarzyło mi się przez kilka dni pełnić wartę przy karcerze. W czterech salach siedziały żywe lub półżywe dzieci. Do pierwszego z pomieszczeń prawie co drugi dzień znoszono trupy. Tuczyły się nimi szczury, bo Żyd, który ciała zabierał, przyjeżdżał raz w tygodniu. Miał ze sobą dużą skrzynię i my pomagaliśmy mu ładować do niej zwłoki. Zwłoki. To były najgorsze moje chwile. Praca ponad siły, nie przynosząca małym więźniom nic poza skrajnym wycieńczeniem. Stukot młoteczków, szelest słomianych warkoczy, świst noży do obierania warzyw i cichy szloch wystraszonych, obolałych dzieci. Praca na Przemysłowie odbywała się w tak zwanych warsztatach. To były specjalnie przygotowane budynki, gdzie dzieci pracowały przez wiele godzin na dobę. Była to na przykład praca w obozowej iglarni, w której dzieci zmuszone były do prostowania grubych, przemysłowych igieł stanowiących części maszyn włókienniczych. To był taki warsztat, który słynął z przemocy fizycznej i z braku tolerancji wobec jakiegokolwiek błędu. Kolejnym tego typu zakładem był zakład, w którym dzieci szyły skórzane elementy wyposażenia żołnierzy niemieckich, na przykład kabury pistoletów, plecaki. Były realizowane pewne normy. I wszystko to, co te polskie dzieci wykonały w obozie, były później wykorzystywane m.in. na froncie przez niemiecką armię. Pod zgirskiej miejscowości Dzierżązna ulokowana była rolnicza filia obozu, mająca zagwarantować dostawy żywności dla głównego obozu ulokowanego przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. W filii do niewolniczej pracy na roli zmuszonych było około 200 dziewcząt, które kierowane były z obozu na Przemysłowej właśnie do tej miejscowości. Do pracy żeśmy szli, to ja pracowałam w iglarni. Chłopcy to robili te duże, takich na kowadłach musieli prostować, nie? A my w rękach po 20 sztuk i zawijać w takie natłuszczone takie te papierki były, i żeby nie zardzewiały, nie? Po 20 sztuk trzeba było tak patrzeć i prosto, żeby doginać, żeby było dobrze. Dodatkowym problemem w iglarni było to, że igły te maczane były, żeby nie zardzewiały, w nafcie. Nafta jest tłusta i brudna i kiedy dzieci prostowały te igły na kowadełkach, nafta pryskała im na buzię, a co za tym idzie w oczy. Więc iglarnia była takim miejscem, gdzie dzieci nabywały zapalenia spojówek, jaglicy i wszelkich zakażeń oczu. Potem w Blumsztubie to takie, wie pani, starsze dziewczyny robiły koszyczki, a my takie warkocze tam pletli my z takiego celofanu. Potem nas wozili do majątku. Trzeba było robić ziemniaki, sadzić, pelić. I wieczorem się przyjechało, to na apelu Niemka, ogląda nam ręce, czy są umyte, a nie było mydła, nie było wody, to
każde dziecko dostało lanie. I to jest, jak tutaj słyszałam na tym, że nie było ten pęczer taki, nie, do bicia. To jest nieprawda, bo mieli, nie, mieli. Bo ja dostałam 20, że nie miałam guzika przy ubraniu. Kolacja o 6, potem mycie pod pompą na dworze, obojętnie czy w lecie, czy w zimie. Bo my musieli się sami oprać, umyć, wszystko musieli my sami. Pozbawieni skrupułów oprawcy, od których nastroju zależało, na czyich plecach pozostaną ślady uderzeń bykowca. Za każdy przejaw nawet domniemanej niesubordynacji dzieci dostawały bolesną lekcję, która mogła okazać się ich ostatnią. Zdarzały się normalnie ucieczki chłopców, tak, tych starszych, 12-14-letnich, no ale to tylko wszedł na parkan i od razu został zastrzelony. Jeden taki chciał uciec, to go tak lali, że go wykończyli, nie? No i w ogóle dużo dzieci wykończyli tam. Zamykali w szafę. Takie były szafy do, jak teraz, jak w zakładach pracy były do tych ubrań dla pracowników, tak. To w taką szafę, także ani usiąść nie mógł, ani cupnąć nie mógł, tylko na stojąco, jak go wieczorem wsadzili do rana, tak stał w tej szafie zamknięty. Tam za każdym razem, za byle co pani dostawała, nie? To przez plecy, przez to. Osobami zawiadującymi obozem, tymi osobami, które pełniły w obozie najwyższe funkcje, byli najczęściej Niemcy z Rzeszy, tacy jak na przykład Camillo Erlich, komendant obozu. Jeśli chodzi o kary i przemoc wobec dzieci, to przede wszystkim myślę, że głównym aspektem tutaj, na którym trzeba się powiedzieć, była kwestia tego, że Niemcy byli panami życia i śmierci tych małoletnich osób. W zasadzie przyczyną pobicia mogło być wszystko, od naruszenia któregoś z punktów bardzo restrykcyjnego regulaminu obozowego, ale również zwykłe widzimisię obozowego wachmana. Kwestia karania publicznego w czasie masowych, licznych apeli obozowych, kiedy pojedynczy więźniowie przed całym obozem musieli zostać zbici w taki pokazowy sposób, żeby stanowić taki rodzaj przestrogi dla innych więźniów. Były dwie sadystki w obozie, dwie sadystki. Bajerowa i Polowa. Pani Bajerowa przyszła z niemieckiej policji do obozu, przyszła jako lekarz. Tylko że nigdy nie miała nic wspólnego z leczeniem, z medycyną. I to były dwie najgorsze normalnie oprawczynie, które w tak skandaliczny sposób pozbawiali życia normalnie tych dzieciaków, i młodszych, i starszych, że to jest nie do opowiedzenia. Bajerowa miała taką metodę, że był taboret taki, było trzeba ściągnąć, opuścić spodnie te i dwóch starszych chłopaków trzymało, żeby się nie... A ona tukła tym swoim bykowcem. Jak powiedziała fünf, to znaczy pięć, to było trzeba liczyć. Eins, zwei, drei i płacz, krzyk, bo boli. Na bok, odsadziła na bok. Następny, tak po pięć, to nie tak raz, dwa, trzy, tylko raz, odczekała, aż ten ból wszedł, drugi raz, znowu się pomylił. Jak już wszystkich potukła, to ci, którzy byli na boku, na nowo. I nie tyle, ile brakuje, tylko znowu od początku pięć. Tęsknota rozrywająca kilkuletnie serca, którym odrobinę ulgi przynosiły cenzurowane obozowe listy. Była to jedyna szansa na kontakt z bliskimi. Dzieci miały prawo do korespondencji z rodzinami. Raz w miesiącu mogły wysłać list do rodziny, z tym, że każda koperta opatrzona była stemplem geprüft,
co oznaczało cenzura. Mimo tego udawało się dzieciom przemycić pomiędzy wersami listu jakieś informacje albo o stanie zdrowia swoim lub swojego rodzeństwa, albo o ogólnej sytuacji w obozie. O jedzeniu Niemcy pozwolili pisać dzieciom, ponieważ w paczkach potem to jedzenie rzeczywiście do obozu przybywało i Niemcy z tego korzystali. Paczki były oficjalnie rozkradane na oczach dzieci. Listy do domu to były pisane, przyszli nam mąki, chleba, cukru, coś do jedzenia. Kochani rodzice, w pierwszych słowach tego listu donoszę wam. Ja się znajduję się w Łodzi, w lagrach. Mam tu dobrze. Kochani rodzice, proszę was bardzo, prześlijcie mi paczkę. O ile możecie, bo tu można przez pocztę. Wszystko można przysłać, tylko nie rzeczy, bo tu dostałam. Kochany tatusiu, można pisać listy raz na miesiąc, a paczki co 2 tygodnie. Więc proszę was, napiszcie do mnie parę słów. Kochani rodzice, proszę was, przyślijcie mi trochę mydła i trochę proszku. Kochana mamusiu, proszę o ten fartuch paszczowy i proszę trochę żywności. Więc kończę te parę słów. Zostańcie z Bogiem. Urszula Kaczmarek była pierwszą śmiertelną ofiarą Polen Jugendwerferlage. Wygłodzona dziewczynka była wielokrotnie karana za podkradanie żywności brutalnym biciem i polewaniem lodowatą wodą, wskutek czego zmarła w męczarniach w wieku 14 lat. Urszula Kaczmarek to dziewczynka, która odnotowana została jako pierwsza ofiara śmiertelna obozu. Zginęła 9 maja 1943 roku. Wiemy, że jej śmierć poprzedzało bardzo brutalne katowanie przez obozowe wachmanki Isolde Beyer i Eugenie Pol, pozbawianie racji żywnościowych. Widzenie dostał tylko ojciec Urszuli, która była pierwsza zamordowana właśnie w tym obozie. No ale to wtedy dostali powiadomienie rodzice, że mają przyjechać, bo córka zmarła na pogrzeb. No ale przyjechali tylko pod bramę. I w tym budynku normalnie mogli tam być, ale nie mieli pozwolenia, żeby dojść do trumny, bo to był jedyny przypadek, gdzie zrobiono trumnę, położono ją w trumnie normalnie, że niby to zmarła. Piekło dzieci przy ulicy Przemysłowej w Łodzi trwało aż do 18 stycznia 1945 roku, kiedy to przerażona załoga opuściła obóz, zostawiając otwarte bramy. Mali więźniowie odzyskali wolność ze złamanymi wojną sercami i skradzionym dzieciństwem. Radogosz się palił, a w nocy alarm jeszcze był. W nocy alarm i oni się nie spodziewali, że Rosjanie wejdą tak szybko, bo jeszcze na tych budkach byli wachmani. W Radogoszczu się paliło. Było tak śmierdziało trupami, ogień to szedł, tak buchało, że nic z tej ziemi. Ja pamiętam, jeden but miałam drewniak, a drugi nie miałam, bo by Niemcy nas też by wykończyli. A my jak widzieli, że jest brama otwarta, no to my zrobili sobie ślizgawkę w tych okulakach takich parcianych, no i wyszli my na ulicę, nie? No ale gdzie tu jechać do domu, nie? To był styczeń, bardzo zimna pogoda taka, wie pani, mroźna była. No i brat mnie ubrał w takie, wie pani, ciuchy, tam co znalazł do góry. No i wyszliśmy, brama była otwarta i wyszliśmy już na wolność. I byliśmy chyba ze z tydzień czasu takich ludzi. No i potem pieszo żeśmy szli już do Poznania. 3 chłopaków i ja jedna sama. Nie doszło do wyzwolenia obozu. Obozowa załoga 18 stycznia 1945 roku po prostu z niego uciekła, pozostawiając otwartą bramę obozu. A wewnątrz obozu pozostało około 900 przerażonych dzieci, które zostały zmuszone do podjęcia swego rodzaju powrotu do domu. Musimy pamiętać o tym, że dzieci pochodziły z różnych regionów Polski i często ta podróż to była wielosetkilometrowa wędrówka
poprzez Polskę, która spowita była styczniowym mrozem, która była pogrążona w powojennym chaosie, w której toczyły się zresztą jeszcze walki. Warunki stworzone w obozie na Przemysłowej tak naprawdę nie pozwalały dzieciom przeżyć. One były skrajnie dramatyczne. Ale mamy to szczęście, ten przywilej, że jeszcze możemy spojrzeć w oczy ocalałych. Oni sami dziwią się tak naprawdę, że w ogóle przeżyli i jeszcze są wśród nas. Że udało im się przetrwać ten czas i dożyć do dzisiaj. Z rodziny mojej aresztowano 18 osób. Przeżyło nas tylko 6. Łodzianie nie wiedzieli, a z drugi ludzie też nie wiedzieli, że był obóz dziecięcy. Tatuś zginął w forcie 7 w Poznaniu. Mamusia została przewieziona do Oświęcimia z ciocią i z babcią. Już nie wróciły w ogóle. No i my tak jakoś szczęśliwie przeżyli to piekło. No, mieliśmy taką modlitwę. Cisza wieczór już nadchodzi, nasza praca skończona. Jeszcze raz pozdrawiam Ciebie, śliczny Jezu, dobranoc. Wieczna lampka wciąż się świeci przed Najświętszym Jezusem i aniołki Ci śpiewają, śliczny Jezu, dobranoc. Racz nam wszystkim błogosławić i obdarzać łaską swą, mnie i moim ukochanym. Jezu, daj szczęśliwą noc. To się nie kończy. To się nie da zapomnieć. Człowiek musi robić to, co robi, ale to cały czas normalnie jest tutaj, gdzieś w środku. O 5:00 pobudka, płyskaczą po kocu, ale nas nie gryzą, bo już nie ma po co, nie ma sensu kąsać kogoś, kto wciąż pości. Zostały z nas tylko skóra oraz kości. Ale za to, jeśli cię przyłapią na tym, że masz przy nas sobie, to dostaniesz baty. 15 za parę i na plecy gołe, kopną cię buciorem, zlądujesz pod stołem.